Jest ze mną pastor Oleksandr, czyli Aleksander Maroz. Pochodzi z Krymu, dzisiaj jest w Polsce, ale nie przyjechał teraz na fali tych wydarzeń związanych z wojną. Wybrał Polskę dużo wcześniej. Aleksandr, powiedziałeś, że kiedy przyjechałeś do Warszawy i wyszedłeś na ulicę, na rynek, to poczułeś, że, że czujesz się u siebie. Jak ty to tłumaczysz? Przecież wychowałeś się przy języku rosyjskim, na Krymie, a tu w Warszawie mówisz, że jesteś u siebie. No, naprawdę urodził się w obwodzie żytomierskim, w mieście Korosteń. I po 12 lat przyprowadził się do Krymu. I nigdy wcześniej nie słyszałem polskiego języka. To pierwszy raz usłyszałem, jak przyjechałem do Polski, ależ było bardzo dziwno mi, że mentalność ludzi było mi bardzo blisko. To jakby przyjechałem do swojego dzieciństwa. Chociaż u nas, w naszym mieście, gdzie urodziłem się, to no, nigdy nie słyszałem polskiego języka. I Polaki to byli tylko ci ludzie, kto chodzi do kościoła. Ależ widzę, na ile blisko i nawet mój przyjaciel z mojego dzieciństwa teraz rozumie, że to z polskiej rodziny. I no, to tak bardzo dziwno dla mnie, bo widzę, na ile jesteśmy bliski. Wiem, że miałeś też doświadczenia, że rozmawiałeś z ludźmi, czy to po rosyjsku, czy po ukraińsku, ale widziałeś taką jedność mentalną. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? No tak. I mieszkałem większość swojego życia na Krymie. To taki region rosyjskojęzyczny. Większość ludzi Rosjanie. I teraz widzę, że no, mamy większe różnice z Rosjanami aniż z Polakami. Bo mentalno i cenności oni jest bliżej. Oni jest, jak my widzimy życie, jak my widzimy świat, to jest bliżej, dużo bliżej. No mam nadzieję, że Polacy też będą odkrywać tę wspólnotę duchową, mentalną z Ukraińcami. Już teraz nazywanie was braćmi jest czymś normalnym w Polsce. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteś też pastorem. Służyłeś bardzo długo tam na Krymie i w innych miejscach. Jako nastolatek wybrałeś takie służenie Bogu jako pastor. I mam do ciebie pytanie. Poznałeś już trochę, bo trzeci rok jesteś w Polsce. Jak postrzegasz polskie kościoły protestanckie? Gdzie byś widział no, zmiany czy poprawę? I proszę cię o szczerość, bo to nam pomoże się poprawić. No, moje takie subiektywne doświadczenie, da, to małe. Ależ pierwsze, co widzę, że w Polsce zbory ewangeliczne większej takie izolowane, aniż u nas. I może przez to, że nie z przyjęcia ze strony społeczności katolickiej, da, i to tak trochę tak więcej zamknięto. I dużo orientowano na zachodni baptyzm, da, bo studiuje gdzieś w Niemcach. Czyli wzorce zachodnie amerykańskie dominują w polskich kościołach. I to przynosi do zboru ewangelskiego tu w Polsce i przez to to tak wygląda, jak to, jak jakaś taka subkultura trochę w Polsce i jak moim zdaniem, to może być trochę takim przeszkodą w ewangelizacji, bo to nie sprzymaje ludzi to jak coś swoje, a jak coś obce dla
I może jakoś o tym można pomyśleć, żeby to zrobić bliżej i zrozumialej dla ludzi, no, żeby tak nie przeciwpostawiać społeczności, tak? To może być tak najbardziej. I no, jeszcze widzę, jak ważliwo wspierać zbory, bo taki średni zbór w Polsce dużo mniej, aniż średni zbór w Ukrainie. Tak, mniejszy, tak. I przez to bardzo ważliwe i trochę miał takie kontakty, możliwość być na nabożeństwie i uwidział, że to tak ważliwe wspierać, przyjechać, coś zaspiewać, spotkać się. To bardzo cenne i to bardzo wspiera i myślę, że to jest to, co mogą robić teraz Ukraińcy, ukraińskie zbory i to myślę, że to może być pomoc dla ewangelickich kościołów, zborów w Polsce. Na to mamy też nadzieję. Oczywiście my będziemy dokładać starań, żeby ewangelizować Ukraińców, którzy jeszcze nie znają Jezusa, którzy teraz są w Polsce, ale mamy nadzieję, że właśnie ewangeliczni chrześcijanie z Ukrainy rozbudzą nas, że może taka zdrowa zazdrość, że to, co wy zrobiliście u siebie, czyli 3 uniwersytety, około 1 000 000 chrześcijan, czy ludzi już związanych z kościołami ewangelicznymi, ogromny wzrost chrześcijaństwa ewangelicznego, że to jak gdyby przeniesie się razem z wami także na polskie kościoły. O to się modlimy. Bardzo ci dziękuję za twoje świadectwo i też wiem, że planujesz coś więcej zrobić jeszcze tu w Polsce i dla Polaków. Tak. Mam nadzieję, modlę się o tym. Dziękuję bardzo. Amen. Amen. Do zobaczenia.